Конкурс «Голос игры». Виники. Виники конкурсу на голосы. И мне сейчас сказать, из какой игры сам голосы, которые я вам пустилем. И что очень меня удивило. Никто не выиграл. Никто не написал хорошо ни одной игры. Но дивно это есть. Już wam pokażę, no najpierw ten pierwszy głos, co był na początku. To była gra FIFA. Była to, ale to była część 11. I tutaj niektórzy byli blisko. To jakiś pan Colossus napisał właśnie FIFA jakąś straight. Nie wiem, ale to nie o to chodziło. A tutaj ktoś napisał, że FIFA 12, ale to nie ta część. I tu ktoś napisał w ogóle 4 rzeczy, nie wiem jak. 4 usłyszałem rzeczy, jak były 3 w ogóle głosy, ale no. No a tutaj ktoś napisał FIFA 2. No nie. A w ogóle prawie wszyscy pisali właśnie to. Nie wiem, czy to jeden od drugiego zgapił. Patrzcie. Wszystko. O, tu wszyscy piszą to samo. No, tu widzicie właśnie, że nie warto jest od jeden od drugiego odgapiać, bo ten drugi może mieć źle i wtedy wy macie też źle. A teraz pokażę wam, jak to zrobić. Musicie wejść w FIFA tutaj w te ustawienia i musicie wszystko dać dźwięku na nic, tylko to zostawić na cały moc. I teraz słuchajcie. No. I pamiętajcie, że ja wziąłem niemiecką drużynę, to mówią po niemiecku, a inni mogą nie mówić, tak? Nie wiem, czy to było takie trudne. Druga gra jest to gra mojego dzieciństwa. Nazywa się Balance. I nie wiem dokładnie, o co chodzi w tej grze. Jakoś, pamiętacie, tam jest taka małpa, ona tu chodzi. Trzeba tak rzucać tutaj te zwierzęta tym skakankiem na TT, żeby ona nie wypadła poza ten. I no, gra jest taka nawet fajna, są różne rodzaje zwierząt, na przykład pomidory, różne te inne. O! Wygrałem nawet. No, ale pokażę wam ten głos jeszcze, co ja chciałem. O! Słyszeliście? To jest właśnie to. No, ja zawsze w dzieciństwie próbowałem tak robić, właśnie jak ta małpa, tak. Ho, ho! Coś takiego, takie. Ho, ho! O! No. Ale, no, możecie sami spróbować. Teraz pokażę wam zagadkę na pierwsze miejsce. Jest to gra Harry Potter Zakon Feniksa. Chodzi o to, żeby zaczarować kamień i rzucać nim w tego naszego przyjaciela chłopczyka. I on wtedy robi takie głosy. A, słyszycie? Właśnie takie. Niektórzy myśleli, że to jest hechunta, nie wiem czemu. Przecież tam żadni ludzie nic nie krzyczą, też kamienie żadne nie latają. No, no i jak walimy go tym kamieniem po głowie, właśnie to jest ten głaz. No i taki był konkurs. Ja myślałem, że no będzie fajne jakieś nagrody, to pozgadujecie, a tu jeden od drugiego zaczął Zmierzamy do biblioteki? A to dobrze, że podchodzicie do nauki tak no uważnie. No i naprawdę to było aż takie trudne. Już chyba widzicie, jakie to łatwe były te. No, to chyba... Pamiętasz, jak uderzyłeś Draco? No, ja się z wami będę żegnał. Nie martwcie się tam, może następnym razem wygracie. Zjawos.